Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w dzisiejszym programie poświęconym pakowaniu obrazów. Dlaczego to takie ważne? Obraz powstaje w jednym egzemplarzu, jest unikatowy. I nie po to tyle czasu spędziliście nad jego tworzeniem, żeby ryzykować jego bezpieczeństwo na ostatnim etapie. Jak już znaleźliście klienta docelowego, czy to indywidualnego, czy galerię, to jest krytyczne, żeby dostarczyć go bezpiecznie na miejsce. Do dzisiejszej konstrukcji będę używał materiałów, które są szeroko dostępne w marketach budowlanych i w sklepie plastycznym, dlatego w łatwy sposób będziecie w stanie odtworzyć to, co Wam dzisiaj zaproponuję. Nawet jeżeli wydaje się Wam w dotyku, że powierzchnia obrazu jest sucha, dajcie jeszcze dzień albo trzy temu obrazowi, żeby powierzchnia na pewno wyschła. Słyszałem kiedyś historię o tym, że jedna artystka zapakowała obraz olejny, który w folię, który był jeszcze mokry. Oczywiście zmiany na powierzchni były nieodwracalne. Pierwsza warstwa, którą nakładam, to jest warstwa bibuły. Mam nadzieję, że ona w sposób bezpieczny tą powierzchnię frontalną farby będzie zabezpieczać. Bibułę przyczepiam bezpośrednio do krosna. Używam taśmy papierowej, która ma delikatny klej, po to, żeby klient docelowy, adresat mógł w bardzo łatwy sposób ją później usunąć. Pierwszą warstwę bibuły zabezpieczę teraz folią streczową. Uważajcie z ostrymi narzędziami w kontakcie z obrazem. Teraz jest moment, w którym używam folii bąbelkowej. Tak przygotowaną paczkę zabezpieczam następnie taką pianką, którą można kupić z rolki, a ją nakładam na końce obrazu, żeby zabezpieczyć narożniki i krawędzie oraz na środek. Na tak zabezpieczoną powierzchnię nałożę teraz płytę. Warstwa, powierzchnia, która pozwala zabezpieczyć tą warstwę wierzchnią obrazu, czyli warstwę płótna. A tą przyczepię do całej paczki za pomocą folii stretch. Ostatnim elementem, o który będę dbał, to będą narożniki obrazu. Znowu to jest pozostałość po antyramkach, które można kupić. Wiem, nie zawsze jest wygodnie trzymać elementy, które może się kiedyś przydadzą, ale to jest też coś, co możecie tak naprawdę symulować, dodając po prostu tekturę na narożniki albo po prostu kilka razy oklejając to dookoła taśmą. Kartony do pakowania możecie kupić, ale również możecie wykorzystać takie, które pozostają po paczkach od mebli, regałów. Jeżeli szerokość zgadza się z szerokością Waszego obrazu, to dostosujecie tylko wysokość. Ja będę musiał faktycznie to dociąć, czy też musiałbym, dlatego że na pokaz tego już nie będę tego robił dalej. I do środka umieszczę obraz w ten oto sposób. Bardzo dobrą praktyką jest również zastosowanie takich właśnie dystansów, które również możecie znaleźć w tych paczkach, z którymi przyszło to opakowanie. Umieszczenie tych dystansów na granicy paczki również da dodatkową warstwę zabezpieczenia dla naszego obrazu. Przed tym, jak tą paczkę zamkniecie i okleicie kilka razy taśmą czy też sznurkiem, zabezpieczając tą paczkę z zewnątrz, dobrze jest dołożyć tutaj certyfikat autentyczności albo Wasz folder. Będzie na pewno miła niespodzianka dla odbiorcy. Jeżeli Wy macie swoje praktyki a propos pakowania obrazów i dostawy, albo z kolei wydarzenia, które będą nauczką dla nas wszystkich, podzielcie się nimi w komentarzach, polubcie to wideo, udostępnijcie je komuś, kto może być nim zainteresowany. Mam nadzieję, że te informacje będą dla Was przydatne. Tymczasem do zobaczenia razem kolejnym. Cześć!